Szokujące. Tak nowa władza tworzy układ mafijny. Bezprawnie przejęli prokuraturę. Włamują się do domów posłów opozycji, a nawet do kancelarii prezydenta. Kryją swoich aferzystów, a katolickiego księdza torturują. Wbrew prawu opanowali publiczne media. Wyrzucili niezależnych dziennikarzy. Każą nawet zamówienie prawdy o piosence. Zatrzymali wszelkie strategiczne polskie inwestycje. Za to rozwijają niemieckie interesy. Polacy mieli mieć w domach lepiej, a w sklepach taniej. Jest gorzej i drożej. Fala masowych zwolnień, bankructwa, inflacja, nielegalni migranci na ulicach, wzrost przestępczości. Tak wygląda Polska Donalda Tuska.